Witajcie moi kochani! I co wy na to powiedzcie, że jeszcze yy, pora na dobranoc, gdy już księdze świeci? Słuchajcie, selekcjoner, nie było to pewne, ale dzisiaj it's official, to już pewne. Będziemy się tulić do naszego selekcjonera Jerzego Brzęczka co najmniej do końca Euro 2021. Nie było to pewne, pamiętajcie, znaczy pamiętacie pewnie, że no nagle niczym miecz Damoklesa nad jeżem brzeczkiem zawisła, zawisła, no, nie, nie groźba może prezesa Zbigniewa Bońka, ale taka, takie ostrzeżenie, że no, skoro zobaczcie między awans na Euro 2020, a sam turniej, który będzie w 2021 roku Wskakuje nam Liga Narodów oraz eliminacje Trzy mecze w marcu, eliminacji do mundialu w Katarze. No to potraktujmy to jako weryfikację, i dopiero Liga Narodów e, wrzesień, październik, listopad zweryfikuje mecze z silnymi, naprawdę rywalami. Nie przeciętniakami jak w eliminacjach. Chwała, że wyszliśmy z grupy i tak dalej, i tak dalej. Tak Yy, zszokował taką decyzją yy, prezes PZPN-u Zbigniew Boniek yy, takim challenge'em, który nałożył na Jerzego Brzęczka. I miało to swoje dobre i złe strony. I czekaliśmy, słuchajcie, moi kochani, co tu dużo mówić, czekaliśmy, czy ta Liga Narodów się w ogóle odbędzie, czy ta weryfikacja będzie, bo yy, z nawału meczów, które są do rozegrania które będą, kiedy się reaktywują pozostałe wszystkie europejskie ligi, spiętrzenie meczów, nawał, jeśli chcemy, roz, roz, um, kumulacja, jeżeli chcemy rozegrać jeszcze europejskie puchary w sierpniu, Liga Mistrzów, Liga Europy i jak tu we wrześniu grać w Ligę Narodów i tak dalej i tak dalej. Kluby, których zawodnicy widzieliście. Pierwsza kolejka Bundesligi. Osiem kontuzji mięśniowych i tak będzie dalej, i tak będzie dalej. Podobno fizjoterapeuci mówią, że zacznie się, dopiero się zacznie, po trzeciej kolejce te mięśnie nie będą wytrzymać. ta trzecia kolejka już jest zaraz, tak? Osiem dni do Der Klassiker, słuchajcie, tylko nam zostało. czyżby nie wyłączył telefonu? Zaiste nie wyłączyłem. Niech nam tu nikt nie próbuje przeszkadzać. My... Sobie robimy live. Słuchajcie, no więc dziś oficjalnie prezes Zbigniew Boniek ogłosił ni stąd ni zowąd, łobudu, Przykrył. No, może nie do końca, no bo mamy, mamy, mamy pandemię, mamy odmrażanie gospodarki, mamy afe, aferę z piosenką Kazika i tak dalej, i tak dalej. A tu nagle wjechał ni stąd, ni zowąd, Może właśnie chciał trochę, żeby te, 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 to, to przedłużenie kontraktu z Jerzym Brzęczkiem przykryło przykryły tamte. Mm, historie, które, które poruszają całe nasze y, społeczeństwo. Słuchajcie, w każdym razie y, poinformował pan prezes, no to jest jego wyłączna decyzja, że jednak Jerzy Brzęczek pozostanie bez, y, y, selekcjonerem do Euro 2021 bez względu na to, czy będzie Liga Narodów i jaki tam osiągniemy wynik. Uwaga, y, no bo kontrakt y, y, obecny, no słuchajcie, y, wygasał dopiero wraz z końcem lipca, więc jeszcze był czas, żeby go przedłużyć lub nie, a tymczasem nagle, dzisiaj który jest maja, 18 18 maja, taka decyzja, dobre pytanie czemu? Słuchajcie, i ten nowy kontrakt to zaraz rozważymy, tak, przedłużenie kontraktu w sumie jest logiczne zwłaszcza jakby wypadła ta Liga Narodów a, a podobno pod koniec maja, może niestety, mówię niestety, tak, bo ktoś powie: już za dużo tej piłki, za dużo obciążeń piłkarzy, gdzie jeszcze yy, na kadrę trzeba ich jeszcze zwolnić, muszą przyjechać, trenować, wrócą z kontuzjami i tak dalej. Trudno, no. to nie jest ten rok 2020, nie jest rokiem dla yy, reprezentacji. No i zobaczcie, i nowy kontrakt ma obowiązywać do końca grudnia 2021 roku, nie do euro 2021, czyli na przykład tak jak ten kontrakt obecny kończył się w lipcu, a więc po, po turnieju w lipcu 2020, a więc po turnieju można by Jerzego Brzęczka rozliczyć i ewentualnie przedłużyć, lub nie. Ten jest do końca grudnia 2021 roku. Czyli zobaczcie, Jerzy Brzęczek, a dlaczego tak? I tutaj jedni mają wątpliwości, jedni nawet bardzo poważne, że to jest bez sensu. Zaraz sprawdzę Waszą opinię, moi kochani, ale zobaczcie, dlaczego tak? A to dlatego, że zobaczcie, w marcu wpadają mecze w eliminacjach do Mundialu w Katarze. A więc. Zanim dojdzie do Euro 2021, już trzy mecze Kadara rozegra wodzą Jerzego Brzęczka, czyli on zacznie tę eliminację. Więc rozumiem, prezes PZPN-u mówi sobie: No, skoro zacznie, to niech dokończy. A, a jeśli dokończy, moi kochani, udanie, i znów trafimy na grupę frajerów, prawda? I zajmiemy pierwsze miejsce w niej i awansuje na mundial w Katarze, no to przecież. Kto poprowadzi Polskę na mundialu w Katarze? Jerzy Brzęczek. I ja tylko nie wiem jednego. Czy przypadkiem tuż przed, elimin... tuż przed mundialem w Katarze nie zaczną się eliminacje znów do kolejnego euro, bo wtedy na zakładkę, na zakładkę, skoro zacznie, no dajmy mu dokończyć. Tak, to no właściwie możemy już selekcjonera Jerzego Brzęczka mieć tak długo jak Niemcy. Kiedy, Kiedy Joachim Lew objął reprezentację Niemiec? Chyba... W 2006 roku po Mundialu w Niemczech, po, 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 po rezygnacji Jurgena Klinsmana. I cały czas trwa. I u nas też tak może być. Zobaczcie. To jest ciekawe, ale są za tym argumenty. Ja tego wcale nie hejtuję. Jalko Wam mówię, jak, jak może być. No bo, no bo jak mówię. Hmm, Znika ten miecz Damoklesa z nad głowy brzęczka, czyli, że musi dobrze wypaść na, yy, w lidze narodów. Yy, co to znaczy, dobrze wypaść? Tak? Utrzymać się. Tak? Gramy yy, z Włochami, Holandią, Bośnią, Hercegowiną. Trzy. Trudne mecze, sześć trudnych meczów, weryfikujących jego drużynę. Tak? No to już nie będzie nawet Austria, która była najsilniejsza w naszej grupie. To nie będzie Słowenia, od której dostaliśmy Manto i ani żeśmy gibnęli w Ljubljanie. To są naprawdę solidne drużyny. I gdyby nam nie poszło z nimi, tak? argument za tym, że Fakt, że Jerzy Brzęczek wywalczył awans y, na Euro 2020, nie jest dla niego automatyczną, ja byłem właśnie tego zdania. Nie jest automatyczną przepustką, paszportem do poprowadzenia drużyny na samym turnieju. Pamiętamy, jak że ta gra była nieprzekonująca, grupa była słaba, styl był, nie było go w ogóle, ale był wynik. Tak, dlatego uważałem, że taka weryfikacja będzie Właściwa. Prezes Zbigniew Bonik najwyraźniej stoczył jakiś wewnętrzny taki ze sobą bój, nie wiem, I, 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 i uznał, że po pierwsze już teraz właśnie 18 maja przedłuży do tak praktycznie, acz z klauzulą, o której zaraz powiemy, kontrakt z Jerzym Brzęczkiem. Postanowiliśmy przedłużyć kontrakt z Jerzym Brzęczkiem do końca 2021 roku, Dlaczego? Bo mamy pełne zaufanie do selekcjonera i prowadzonej przez niego reprezentacji. My, my prezes PZPN-u, tak? No bo to przecież jednoosobowa decyzja W umowie jest jedna istotna klauzula, która w sierpniu 2021 roku daje PZPN możliwość rozwiązania kontraktu. Dlaczego? Bo to będzie następca Zbigniewała Bońka i chce on mu zostawić taki guzik atomowy do, do zdetonowania, ewentualnie selekcjonera wybrania własnego. Gdyby, to, gdyby tym prezesem, następcą Bońka został Marek Koźmiński, to wiemy już, bo deklarował to uznanie dla Jerzego Brzęczka, pewnie tego nie zrobi. No, zobaczymy, jak wynik na Euro, Tak nie wyjście z grupy. Słuchajcie, nie wyjście z grupy na Euro 2021. Oznacza dla mnie, że Jerzy Brzęczek nie powinien prowadzić kadry w dalszej części eliminacji do mundialu w Katarze i na mundialu w Katarze, obyśmy się tam zakwalifikowali. Dlatego, że nie jest dla mnie żadnym, że zaczął, tak? Zaczął eliminację, to musi dokończyć. No już bywało, że kto inny zaczynał, kto inny zakończył. W... W 12 groszy Kazik śpiewa coś tam. Ci z sąsiedniej wsi zaczęli, myśmy skończyli, prawda? i tak dalej, i tak dalej. Moi mili. W każdym w razie, moi kochani, właśnie. Co jeśli weryfikacja, jeśli, jeśli... A, zaczekam zanim pójdę do dalszych argumentów za i przeciw tego przedłużenia kontraktu właśnie teraz i tak długo i praktycznie do euro, do, do, do Mundialu w Katarze. Dziękuję za wszystkie łapki w górze, za wszystkie suby i czytam Wasze opinie. Kuba Jóźwik. Liga Narodów, jeśli się odbędzie, i tak lepsza niż towarzyskie. We wrześniu Brzęczek, y, dobra decyzja, wywalczył to Euro bez stylu, byle nie zepsuć eliminacji mistrzów świata w trzech meczach. Dobrze, że jest klauzula w kontrakcie. Właśnie, Teraz zobaczcie, dobrą stroną tego, że znaczy bardzo bym chciał, żeby ta Liga Narodów się jednak odbyła, także dlatego, że Brzęczek nie będzie w tych sześciu meczach pod presją. Znaczy oczywiście niedobrze byłoby spaść y, z dywizji A i znaleźć się no, wśród tych gorszych drużyn, no bo kolejna Liga Narodów już nie będzie taka atrakcyjna do oglądania. Dla mnie planem minimum jest utrzymanie się w dywizji y, A, Spadliśmy z tej trzy drużynowej, teraz są cztery drużyny. No, jest dużo niżej od nas w rankingu Bośnia Hercegowina. Nie przesadzajmy, utrzymajmy się. Tak, mamy potencjał, żeby się co najmniej utrzymać, żeby powalczyć z Włochami, z Holendrami. Nie mówię o zwycięstwo w grupie, ale no, u siebie przynajmniej nie powinniśmy pęknąć. I to, że nie będzie miał nad sobą presji wyniku, czyli jeżeli wywalczy, powiedzmy, cztery punkty: remis, zwycięstwo, dwa remisy, zwycięstwo, że nie straci roboty. Dzięki temu w tych meczach możemy zobaczyć jakiś debiutantów, możemy zobaczyć odrobinę ryzyka to będą już zupełnie inne mecze, niż gdyby one były o życie naszego selekcjonera. Pat, trzeba pamiętać, że trener Brzęczek wygrywał mecze. To, że bez stylu, to nieważne, pod warunkiem, że strzeli się przynajmniej jedną bramkę, więcej od rywala, powinno się weryfikować trenera na wielkim turnieju. Z jednej strony tak, z drugiej strony to są tylko kwalifikacje. Tak, Weryfikacją jest turniej, tak jak mówisz. I ta gra z tymi drużynami... I te zwycięstwa w takim, a nie innym stylu z Łotwą ledwo-ledwo, yy, gdzie ona kontratakuje i, i, i cudem nie, nie, nie tracimy bramki, no niedobrze wróży, gdy się jest potem w grupie z Hiszpanią, a nawet ze Szwecją, która może nawet mnie bardziej przeraża niż Hiszpania, no bo Hiszpania, no to wiadomo, tak, a tutaj jest kolektyw, tu jest świetna gra defensywna i paru, naprawdę parę takich wzrastających gwiazd na mapie Europy. Absolutnie nie lekceważmy Szwecji. Mówię tylko, że wyniki, oczywiście tak, zwycięstwa tak, tylko trzeba pamiętać z kim i jak i jak mogą wyglądać yy, te mecze yy. Na euro. Karma z Nowej Jeleni. Panie Michale, ale proszę zwrócić uwagę, to też jest jakaś forma uhonorowania awansu przez Jerzego Brzęczka na euro 2020, a ten długi kontrakt, ale także danie spokoju, bo nie boi się o, pracę, o utratę pracy. Rzeczywiście, rzeczywiście zyskuje spokój. i Widziałem dużo takich roześmianych memów. Ale farty z jeżem brzęczkiem i tak dalej, tak dalej właśnie. Gdzie są te memy? Było parę takich. Wybrałem tylko takie no, z szacunku dla, dla trenera, takie tylko memy, najbardziej mm, dające się tutaj zaprezentować. Gdzie one są? Mm. Mm. No właśnie, jeszcze jakieś pytania, bo idę opracować taktykę na euro. No i rzeczywiście w spokoju trener teraz będzie może, może tą taktykę opracowywać. Maciek sport, panie Michale mówiłem od początku, że milik będzie w Atletico, ponieważ według mnie bardziej tam pasuje, jestem tego zwolennikiem za chwileczkę o. O Miliku na razie, o proszę, Brzęczek Out i okazuje się, że, y, że Brzęczek Out tutaj, nie wiem kto właśnie, bo po hebrajsku chyba do nas na, napisał nick swój, więc nie umiem odczytać, akurat tego języka y, nie znam, jeszcze cyrylicą bym, y, bym y, spróbował, o proszę, ale też Artur y, Grossi. Brzęczek Out, chłop się w ogóle nie nadaje na takie gwiazdy, czemu musi y, dopiero coś, na turnieju, żeby go wywalić i wziąć kogoś z pojęciem, na przykład Czesia Michniewicza lub probierza albo kogoś z zagranicy. No więc hmm, jak mówię, weryfikacja, tak? Weryfikacja i dlatego, jeśli by odbyła się ta Liga Narodów My byśmy w niej nie wypadli za dobrze, a teraz już wiemy, że y, trener będzie miał alibi, że próbuje, że tak naprawdę to jest tylko y, element na drodze do celu, jakim jest euro, acz już te 3 mecze o punkty, jeszcze nie wiadomo z kim w marcu, właśnie kiedy jest losowanie yy, jesienią Mundialu w Katarze. Pewnie będzie online bez tych wszystkich trenerów yy, reprezentacji. Yy, słuchajcie, ale y, zobaczcie jakie argumenty podaje yy, Zbigniew Bonik, który udzielił wywiadu yy, Super Expressowi i tam yy, dziennikarz no, pyta o to samo, yy, o co my. A co jeśli weryfikacja odpukać w lidze narodów lub w eliminacjach do mundialu w Katarze w tych trzech meczach będzie negatywna, tak? No jeśli przegramy na przykład, będziemy przegrywać mecz za meczem. Zniewone Kopajada odpowiada tak. Prezentuje pan w tym momencie typowo polską mentalność. Już się pan zastanawia, co będzie jak spadochron się nie otworzy. I tak u nas jest zawsze. Jak powstanie jakiś plan, to zaraz Polacy szukają w nim słabych punktów. No. Bo chyba o to chodzi, żeby każdy plan weryfikować i szukać słabych punktów, gdzie ten nit odpadnie, gdzie ta góra lodowa może zrobić dziurę w poszyciu naszego statku, tak? Właśnie, właśnie ja wręcz uważam, że podejście Polaków jest odwrotne. Nasze podejście jest, co się nie uda, my ze szwagrem, my nie takie rzeczy się nie uda, my na drzwiach stodoły itd., itd. Zobaczcie, Polacy szukają w każdym planie słabych punktów, zastanawiają się, jak to można obejść. Ja tak nie myślę, podjąłem decyzję, co do której jestem przekonany. No oczywiście, że tak, tak no, to jest, nikt nie kwestionuje, to jest decyzja prezesa, prezes na siebie bierze że... odpowiedzialność. Natomiast wiadomo, kontrakt kontraktem, ale przecież wiemy, że piłkarz i trener po każdym meczu są pod obstrzałem. Skąd takie zaufanie Zbigniewa Bonika do Jerzego Brzęczka? Jerzy Zbigniew Bonik mówi tak. Mam prostą zasadę. Jeśli mam do kogoś zaufanie, to jest ono stuprocentowe. I tak jest w przypadku Jerzego Brzęczka. Gdyby to nie było 100%, to byśmy się pożegnali. Tak naprawdę od początku byłem przekonany, że jeżeli, nie będziemy, że jeżeli będziemy przedłużać, to właśnie do końca 2021 roku. Ta decyzja jest logiczna, a spekulacje na ten temat mnie nie interesują. Nie brałem w nich udziału. To, że dziennikarze nie trzymają ciśnienia, to o mnie yy, spekulują. To o nas, my tutaj, e, to ich sprawa. No, nam, kibicom, wolno spekulować, wolno e, prawda, b, brać zapałkę dzienniczną na czworo i zastanawiać się, e, co jest najlepsze, choć nie mamy na to wpływu. Na tą decyzję miał jedynie wpływ Zbigniew Bonik. Ja, e, e, właśnie, to dziennikarze nie trzymają ciśnienia, ja trzymałem i z Fornalikiem, i z Nawałką, i... Z Brzęczkiem, jak mówię, Boniek tłumaczy, że skoro Jerzy Brzęczek, no nie da się inaczej, tak, jeśli mu się da e, poprowadzić e, Polskę na Euro 2021, to też musi ją poprowadzić w tych trzech meczach eliminacyjnych, czyli musi zacząć te eliminacje i, e, i Boniek tutaj mówi, e, bo jest e, jak ja zresztą optymistą, tak, życiowym, mówi, Możemy na przykład wygrać wszystkie te trzy mecze eliminacyjne w marcu, i wtedy do jesiennych meczów będziemy przystępować z kompletem punktów. Więc dlaczego niby ktoś inny? Yy, no, zobaczcie. zobaczcie, jaka może być sekwencja. Nie wiem, kto to, co to będą za rywale, ale powiedzmy, że jeszcze w wyniku kalendarza trafimy na tą drużynę z piątego, z czwartego, z trzeciego koszyka. No, i wygramy, tak? Te, te trzy mecze w eliminacjach. Potem jest euro, nie wyjdziemy z grupy. I będziemy się zastanawiać, odpukać. Ja chcę ćwierć finału. I nie wyjdziemy z grupy. I jest sierpień, i zaraz są kolejne mecze w eliminacjach, i mówimy, no ale wygraliśmy te pierwsze trzy, wygrał Jerzy Brzęży, no to nie dać mu teraz dokończyć tych eliminacji. No, widzicie, no taka jest. Yy, sytuacja, że to wszystko na siebie nachodzi na, yy, na zakładki. Nie ma tutaj dobrego wyjścia. Dobrze, że jest ta klauzula. Yy, Zbigniew Boniek mówi tak. Yy, nie można zapomnieć, że teraz terminacje Mistrzostw Świata i finały Euro mocno się ze sobą zazie zazębiają, dlatego między innymi umowa musi być do końca przyszłego roku. Oczywiście z przedłużeniem w przypadku awansu. I o tej klauzuli dla następcy Bońka, no, żeby miał możliwość zatrudnienia takiego selekcjonera, w którego wierzy, tak? no, bo bierze za niego odpowiedzialność. Więc yy, dlaczego ma zastać tutaj kogoś z jakimś długim kontraktem bez szans wypowiedzenia tego kontraktu? To jest uczciwe i to akurat mi się yy, podoba, że Boniek zaszczeba, bo mógłby autorytarnie powiedzieć ja tutaj teraz do końca 2024 roku podpisuję kontrakt i na takich zasadach, że yy, następcy mojemu, on będzie ubezwłasnowolniony, będzie musiał, będzie skazany na tego selekcjonera, yy, no matter what, prawda? I yy, Boniek tutaj tłumaczy yy, klauzula da nowemu prezesowi możliwość samodzielnej decyzji. Odchodząc z PZPN chce zostawić po sobie Porządek. Nie chcę narzucać nowemu prezesowi selekcjonera. Jurek bez problemu zgodził się na ten zapis, bo przecież trener też chce pracować z prezesem, który mu ufa i do którego sam ma zaufanie. Jak mówiłem, ode mnie Brzęczek ma 100% zaufania i 200% komfortu pracy. To jest zdanie, to są motywacja Zbigniewa Bońka i, i, i trudno odmówić logiki. Ja nie chcę tutaj na siłę się upierać, że trzeba było e, zrobić inaczej, choć na przykład Artur Wichniarek widzę, e, który ostatnio jest głównym komentatorem wszędzie, ale ja go bardzo lubię i lubię się z nim zgadzać i nie zgadzać. On mówi, że może większym sens miałoby, jak rozumiem, e, on zgadza się z przedłużeniem, zgadza się, żeby Brzęczek poprowadził na Euro 2020. 21 kadrę, tak, skoro z nią tam awansował. I jestem w stanie z tym się zgodzić, tym bardziej, jeśli odwołana zostanie Liga Narodów. Ale może większy sens, uważajcie, miałoby przedłużenie umowy z Brzęczkiem do końca tego roku, 2020 i weryfikacja z wymagającymi rywalami w Lidze Narodów, yy, czy zrobiliśmy jakiś progres, czy ta drużyna jest w budowie, y, czy jakieś wypracowuje schematy, jakieś automatyzmy, no, mielibyśmy weryfikację na tle naprawdę silnych yy, rywali, a tacy silni rywale będą w grupie na mistrzostwach. Europy. Szybko sprawdzę wasze opinie, zanim przejdę do naczelnego krytyka, ale nie bez argumentów, słuchajcie. Dziękuję za wszystkie łapki w górę 1600 osób. Jest na lajcie, czyli to mnie cieszy, bo wróciła piłka klubowa, ale my tutaj myślami przy reprezentacji w ogóle. Widzicie, że cały czas mi tutaj licznik od, odlicza czas do najbliższego meczu Ekstra klasy po pandemii. Śląsk, y, Wrocław, y, Raków, często chowasecie. 10 dni, 19 godzin 35 minut już. Już tylko. No i zobaczcie, senny, yy, pisze, odchodzący prezes bierze na siebie odpowiedzialność, tak jak burmistrz mojego miasta w drugiej kadencji zadłużył gminę na 50 baniek, bo wie, że w trzeciej już go nie będzie. Dobre, dobre porównanie, acz smutne. James Rod, dobrze, że dali czas chłopowi dość, wcześniej, yy, dość wcześnie, przedłużyli kontrakt. Teraz Brzęczek będzie miał wolną głowę do układania kadry bez żadnej presji. A pamiętacie, że jak Wróci ekstraklasa, to Jerzy Brzęczek nie będzie mógł. A, właśnie to jest dobre pytanie. Czy będzie mógł oglądać mecze ekstraklasy z trybun? Tak, no wiecie jak to jest. Więcej widać z trybun, i jeszcze można z kimś pogadać. A tutaj social distancing i mówiłem o tym parę dni temu, że Jachim Love. Ma zakaz wstępu na mecze Bundesligi. Może sobie je obejrzeć co najwyżej w telewizji, gdyż nie jest niezbędną osobą do przeprowadzenia takiego meczu. alko takie mogą yy, być. Piotr Kęska, panie Pol, zostawmy wuja, bo on ma jeszcze czas. Sprawy bieżące: motor, hutnik, dymy. Słuchajcie. Dymy były przez pół misji. Futbol obejrzyjcie na kanale sportowym. Ja już nie chcę wracać. Hutnik, motor, słuchajcie, yy, też uważam, że nie jest to w porządku. Baraż musi być między tymi drużynami. Przegrany wychodzi. Co to za kombinowanie, że obie drużyny do, 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 dostają awans? Przecież to jest tylko kwestia uchwały. To jest prosta sprawa. Nie może yy, związek z Lublina, mojego chcę powiedzieć rodzinnego, bo moja rodzina pochodzi z, z Lublina w połowie, bo w drugiej połowie z Stoku i ta z Lublina, Vincenty Pol, uczelnia imienia Wincentygo Pola, ja często w Lublinie życzę motorowi ekstra klasy wręcz, ale tu uczciwie byłoby dla wszystkich bez siary, gdyby po prostu odbył się mecz, e, zwłaszcza, że nie, był tylko jeden mecz e, Hutnika z motorem, niech zagrają na neutralnym gruncie albo nawet skoro był w, w Lublinie miał być ten mecz, więc nawet nie będzie w Lublinie, tak jak miał być zgodnie z rozpiską i niech to mm, zadecyduje. Nie chcę o tym mówić, bo tutaj jesteśmy przy reprezentacji i Misha Fikation pisze: Michał, podobno pracujesz teraz w WP. O nie, nie, nie chcę zabierać tutaj mm, 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 nie, nie chcę za, tutaj w roli adwokata WP i tytułów, słuchajcie, tytułów, Czasami ktoś przypadkowy daje. Nie chce tu ani bronić, ani się do tego y, odnosić. Y, Kuba, football fan. ciekawy jest fakt, że kadra nie gra półtora roku, jeśli nie odbędzie się Liga Narodów. To daje mniejszy poligon doświadczalny, bo od razu będą mecze o punkty. Oby była Liga Narodów, bo to szansa dla młodych. Y, no a z drugiej strony zobaczcie całe to przesunięcie y, kalendarza i że turniej jest. O rok spóźniony daje szansę tym młodym zawodnikom. Słuchajcie, no jak na przykład taki Michał Karbownik gdzieś odejdzie, już teraz powiedzmy latem. W ogóle myślę, że przedłuży kontrakt z Legią i odejdzie, ale za satysfakcjonujące legie pieniądze. To jest bardzo taki uczciwy układ między agentem Mariuszem Piekarskim, zawodnikiem a klubem. I niechby już gdzieś zaczął grać, naprawdę może nawet wbić do pierwszej. Reprezentacji, w ogóle, naturniej, tak teraz, pewnie na to czerwcowe, za chwilę, przecież by już zaraz się zaczynało, wkrótce zgrupowanie, pewnie by się nie załapał, tak, do szerokiej kadry. A, zobaczcie, on, Krystian Bieli, który wyleczy kontuzję, Dawid Kownacki, który za chwilę wróci do gry w Fortunie Düsseldorf, a przecież już się mówiło, że na euro teraz, w czerwcu, na pewno by nie pojechał, a tak ma. Rok, żeby sobie zapracować na to powołanie, bo mówmy się, ten, tym sezonem w Fortunie to tak yy, średnio yy, zapracował. Yy, faktem jest, że no, przez półtora roku trochę taka praca na pusto dla Jerzego Brzęczka, ale cały czas przecież musi oglądać, jeździć. To nie jest tak, że on nic nie robi. Bolo poza kontrolą. Pogramy, zobaczymy. Może trochę szkoda, że nie ma tej presji. W końcu to jakaś była motywacja. W większości kibiców jest na Brzęczek out. Jalko mam nadzieję, że nie zawali eliminacji Mistrzostw Świata. Piotr Dołęgowski. Moim marzeniem jest, żeby wreszcie sprawdzić klasowego trenera zagranicznego za spore pieniądze, który by miał uznanie wszystkich zawodników w naszej reprezentacji na przykład ho, ho, Diego Simeone no mój, to już prędzej Diego Simeone dostanie jednego reprezentanta Polski, Arka Milika czego Arkowi y, życzę PZP na to stać, ale nie ma woli politycznej, tak żeby by, był to trener z y, zagranicy, ja też uważam y, że po prostu w kadrze powinien pracować najlepszy, dostępny trener, na którego nas stać, bo on z tych chłopaków po prostu wycisnąłby pełen Potencjał i oni by z nim mogli rzeczywiście coś yy, osiągnąć. Ale jeszcze tylko wpis kuby barana. Yy, jak najbardziej rozumiem decyzję Bońka o przedłużeniu kontraktu z Brzęczkiem. Uważam, że Jerzy powinien zostać na stanowisku przynajmniej do końca lipca 2021, oby jeszcze zdążył usiąść na ławce w tym roku. Też mu tego yy, życzę. Yy, I. Yy. No właśnie, właśnie sęk w tym, że nie do końca lipca 2021, tylko kto wie, wszystko będzie zależało od tych marcowych meczów, może wręcz do końca Mundialu, słuchajcie, czyli do grudnia 2022. Wyobrażacie sobie, kto by pomyślał, że tak długo spędzimy z tym selekcjonerem. Ale byłby to, dostałby tyle czasu, ile Adam Nawałka, czyli Mistrzostwa Europy i Mundial, tak? Może i to jest y, właściwe. Y, Julek Kosior też pisze, moim zdaniem powinien otrzymać posadę. Zmiana tenera przed dużą imprezą nic dobrego by nie dała. Sami Hiszpanie na Mistrzostwach Świata 2018 się na tym przejechali. No tak, ale oni zmienili y, pff, no, y, w ostatniej chwili, tak? A, a tutaj ta zmiana mogłaby nastąpić no Na początku roku, i teraz wtedy ten nowy trener by poprowadził kadrę w eliminacjach. A potem do euro tam jeszcze między eliminacjami a turniejem, pewnie z jakieś ze dwa mecze towarzyskie, zagramy jakoś w maju czy w czerwcu, tuż przed startem. Zobaczcie, że. Hmm, że portal weszło, zrobił wywiad, ale też i portal właśnie WP Sportowe Fakty z Janem Tomaszewskim, który pamiętacie jest ostrym krytykiem na ogół wszystkich selekcjonerów, i tutaj jest nie inaczej. I oczywiście ja wiem, że nie wszyscy poważnie traktują pana Jana z racji jego no, emploi i tego, że na ogół zawsze jest bar, albo znaczy nigdy nie jest letni, albo jest bardzo na tak, albo jest bardzo na nie. Pamiętacie jego słynne słowa o Franciszku smudzie przed euro, że smudy nie wolno zwolnić, jego trzeba karnie z kadry. No i teraz mniej więcej to samo mówi, on by już zwolnił e, Jerzego Brzęczka po eliminacjach zakończonych zwycięskich, ale fatalnych w stylu i Jan Tomaszewski na weszło mówi tak, mówiłem od roku czy półtora roku, że Jurkowi powinno się podziękować, bo nie daje żadnej gwarancji na to, że wykorzysta potencjał światowej klasy piłkarzy, których w tej chwili mamy w reprezentacji. Dlatego, że praktycznie od meczu Włochy-Polska w Bolonii, najlepszy mecz pod wodzą Jerzego Brzęczka, kapitalnego meczu, jego debiutu, zaczął swoje wariacje, które doprowadziły do tego, że dziś nie wiemy, jakim systemem gra nasza reprezentacja. Przegrał w kompromitujący sposób Ligę Narodów, którą powinien wygrać, bo zarówno Włosi, jak i Portugalczycy byli do ogrania, zwłaszcza u nas. Włosi tak, bo oni byli na początku budowania drużyny, czy Portugalczycy byli do ogrania, nawet bez Cristiano Ronaldo, zaczął jednak kombinować. To dwie dziewiątki, to trzej defensywni pomocnicy. Straciliśmy Final Four, które byłoby u nas, gdybyśmy wygrali tę grupę. A to nieprawdopodobna promocja sportu. Jeżeli w tej chwili się mówi, że Brzęczek osiągnął sukces, bo zakwalifikował się do Mistrzostw Europy, to przypomnę, że zakwalifikowało się do nich pół kontynentu, a myśmy grali z naprawdę słabymi drużynami, zwłaszcza Austrią, która była w rekonstrukcji, a już w drugim meczu e, o mało z nią nie przegraliśmy. Przypomnę, że za czasów Kaźmierza Górskiego nie zakwalifikowaliśmy się do czwórki najlepszych drużyn Europy, bo Tyle wtedy grało w finale. Potem było 8, 12, teraz mamy 24 yy, drużyny. Kwalifikacje to obowiązek. Yy, I tutaj dopytuje dziennikarz, czym selekcjoner zasłużył sobie na takie zaufanie ze strony PZPN-u. No bo mówi Zbigniew Boniek, że 100% zaufanie. Nie mam zielonego pojęcia. Dla mnie niczym. Jerzy Brzęczek wyszedł z klubu, ale klub nie wyszedł z niego. Mocne słowa Jana Tomaszewskiego. Co mam na myśli? Niestety, nasza ekstraklasa jest jedną z najgorszych lig w Europie. Teraz grozi nam, że nie będziemy w lidze mistrzów. Jest o tym cały vlog, ale UEFA już się z tego wycofuje. No, to by była kompromitacja tych rozgrywek. Czy jest coś, co mogłoby Pana przekonać, że warto Jerzemu Brzęczkowi zaufać? Już taka ostatnia ostatnie koło ratunkowe dla Jerzego Brzęczka. Nie ma niczego takiego, odpowiada Jan Tomaszewski, skoro przez dwa lata nie doprowadził do automatyzmu w grze. Bo jak gramy na dwie dziewiątki, gramy inaczej. Jak gramy na jedną, gramy inaczej. Jak na trzech defensywnych, inaczej gra cała drużyna. To jest to y, samo, co Adam Nawałka zrobił w Rosji. Że w pewnym momencie Maciej Rybus powiedział, że on nie wiedział, gdzie ma grać. Teraz jest to samo. Nie ma automatyzmu takiego, jaki jest we Francji. Uuu, to już mistrzowie świata, to, to... To, to, to mało, gdzie tak jest? Tam kto by nie zagrał za Giroux i Griezmanna, zagra to samo, styl się utrzyma. U nas tego nie ma, nie widzę światełka w tunelu, ale nie będę krytykował decyzji Zbyszka, z którym po raz pierwszy od ośmiu lat się nie zgadzam. Ma on swoje zdanie, ja mam swoje. Tylko, że zdanie, zdanie Zbigniewa Bońka jakby jest kluczowe dla losów naszego futbolu, tak? tego, kto jest selekcjonerem. Zobaczmy jeszcze ostatnie Wasze komentarze na temat Jerzego Brzęczka, bo chcę przejść już do Arka. Milika Warsaw HD Graphics przedstawia swoją listę najlepszych meczów Jerzego Brzęczka. Pierwsze miejsce: Polska-Włochy 1-1 w Bolonii, Polska-Izrael 4-0, Polska-Macedonia 2-0, Izrael-Polska 1-2 i Polska-Słowenia 3-2-3. Pamiętacie dokładnie tamte mecze, macie w oczach? Ja mam tylko ten z Włochami, bo to było naprawdę dobry, dobry mecz. Debiut Arkadiusza Recy między innymi, Piotr Zieliński i tak dalej, i tak dalej. Też jeden z najlepszych meczów Ziela pod wodzą Jerzego Brzęczka. No ale, ale niestety powtórek nie było. Kuba Futbol Fan pisze, takich zawodników jak Karbownik trzeba najpierw sprawdzić, a nie rzucić na głęboką wodę, a on nawet nie grał w U21. Jednak sukcesu w kadrze nie wróżę, bo mamy gorszy skład niż w 2016 roku. A ja cieszę się przynajmniej z tego, że mamy szerszy ten skład. Pamiętacie, Nawałka jednak kurczowo trzymał się swojej jedenastki, prawie jej nie zmieniał. O! Pat powoli przechodzi już do Atletico Madryt, ale z, z, zaraz, zaraz jeszcze, Janek Pożycz. Skoro jest klauzula, że nowy prezes może zmienić Brzęczka, może było dać też klauzulę odnośnie wyników w we, eliminualnej Lidze Narodów, jak i euro. Jeśli by nie dawał rady, to go zmienić, następca miałby czas. Słuchajcie, ale tak naprawdę przecież no, w każdej chwili mogą zmienić Jerzego Brzęczka, jeżeli by czymś wyjątkowo zawalił. No po prostu wtedy zostanie zerwany kontrakt tak? i mu wypłacony. To nie jest tak, że to musi być na zawsze już, że naprawdę, ale jest też taka możliwość, że z selekcjonerem do grudnia 2022, wyobrażacie sobie? Filip Dobrowolski, racjonalna decyzja PZP-u Brzęczek nie jest wirtuozem, ale bezsensownie jest zmienianie czegoś, co choć w kilku meczach funkcjonowało. Lecz jestem zdania, że powinna być klauzula w razie niepowodzenia na euro. Jak rozumiem, senny, dzięki trenerom z zagranicy jesteśmy w siatkówce potęgą. To prawda, ale też dzięki temu, że system tworzy kolejnych fantastycznych młodych siatkarzy, którzy wchodzą do kadry, jest ta wymienność, czego nie da się powiedzieć. No, zobaczcie, Odszedł wlazły kurek, tak? U nas odejdzie lewy i <laughs> i nie mamy. Yy, następcy i przez długie lata nie będziemy mieli. Yy, yy, Mateusz Munarczyk, Moim zdaniem dobra decyzja, gdyż tak jak yy, tak w Lidze Narodów nie byłoby szukania nowych rozwiązań taktycznych, personalnych, tylko kalkulacja i nudne mecze. A w razie czego zwolnić można trenera w każdej chwili. Mathieu M. Z jednej strony uważam, że selekcjoner powinien mieć kontrakt na czas dwóch mistrzostw jak na wałka, by można było wydobyć maksa z piłkarzy, ale z drugiej strony PZPN stać na kontrakt dla trenera z wyższej y, półki. Y, Maciek, Maciek Sport. Panie Michale, według mnie Zbigniew Boniek wykonał dobry krok, oby w Lidze Narodów w dobrym stylu się utrzymać, natomiast w meczach eliminacji 2022 zdobyć minimum 3-4 punkty, aby nie mieć problemów z awansem. 2000 osób na live. Eee, dziękuję za wszystkie łapki w górę i za wszystkie suby. I moi kochani, chcę dokonać teraz i chcę teraz dokonać y, no bo widzicie, Cranchips, e, mój partner, koszulka legendarna e, Kaiser Slautern z sezonu 1997 Mistrzowskiego. I e, wiecie, że, e, że robię te. E, wow, e, tygodnia. I otóż, co tutaj y, zobaczcie? O dziwo, nie spodziewałem się tego, bo były dwa bardzo fajne wuały piłkarskie, a wygrał Saint-Zawetela Ferrari, czyli lobby, lobby Formuły 1. Y, Niemniej, Zobaczcie, bardzo fajne były z, i tutaj kapituła wybrała zgłoszone e, propozycje. Michał Walczak, zobaczcie e, o tym, że youtuber, nie znałem tej historii i poznałem ją właśnie dzięki temu, e, że youtuber grający w FMA e, futbol menadżera zebrał pieniądze na utrzymanie klubu z dziesiątej ligi angielskiej, którym grał karierę w futbol menadżerze. E, I Klub odwdzięczył się, wrzucając jego logo na, na koszulki. Fajna, fajna historia. Zobaczcie, ona jest opisana na, przy okazji polecam autor, Michał na angielskiexpresso.pl. O co chodzi? Dziesięciolikowy klub doczekał się pomocy z kompletnie niespodziewanej strony. Tą Low Town potrzebowało funduszy na naprawę uszkodzonego boiska. Udało się je zebrać dzięki YouTuberowi, który futbol menadżerze poprowadził klub do Premier League i postanowił wesprzeć drużynę nie tylko w cyfrowym, ale i w realnym świecie. Zorganizował zbiórkę i jest to zespół ten The Lawyers nie wiem czy grają w nim sami prawnicy raczej nie, bo to jest Tow Low Town Northern League Division 2 dziesiąty poziom angielskiej drabinki miasto samo to Low liczy 2000 mieszkańców. Stadion tamtejszej drużyny byłby w stanie pomieścić całą populację miasteczka. Poziom rozgrywkowy oraz małe grono kibiców w połączeniu z przedwczesnym zakończeniem sezonu sprawiły, że budżet się nie dopiął. No i nie było na naprawę uszkodzonej murawy przez lej krasowy, który spowodował opuszczenie się jej dużego fragmentu. I słuchajcie, YouTuber tutaj, oni zorganizowali z, zrzut, zrzutkę, a yy, dzięki Jackowi Pitchmanowi, zwanemu również Work the Space YouTuberowi, który właśnie grał na YouTubie WFMA, tą drużyną. Yy, dzięki wsparciu społeczności jego kanału, który ma ponad 100 tysięcy subskrypcji. Mój ma. 100, 127 od niedawna tysięcy. Więc gdyby była taka sytuacja, chętnie też się przyłączę i zresztą my tu wspieramy różne akcje. W każdym razie um, udało się zebrać um, sumę. Fajna historia, um, którą tutaj cytuję. Zresztą druga, która um, kandydowała, zobaczcie, no to o Harry Kaneie um, Harry Kane, który postanowił upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli zasponsorował. Koszulkę Leyton Orient, drużyny, do której kiedyś był wypożyczony. Sam wykupił na niej reklamę, ale reklamę z napisem thank you, dziękując jakby no, za pomoc w rozwoju w karierze, ale Frontline Heroes, czyli to były podziękowania na koszulce Leyton Orient. E, dla, e, dla lekarzy, pielęgniarek, dla tych, co są na pierwszym froncie walki z koronawirusem, piękny gest, jednocześnie pomógł klubowi, bo teraz tych koszulek nie można nigdzie dostać. Samym chętnie jedną przytulił i wam tutaj e, zaprezentował. No a słuchajcie, no bo wygrało, e, wygrało jednak w, de, w głosowaniu. Sainz, Ferrari, Sebastian Vettel wypada, ale chyba nie zostanie zupełnie zmieciony z planszy, bo to w ogóle jest cała tutaj seria Roszat, bo. Od, wychodzi z Ferrari. Do McLarena już nie trafi, bo gdzie by pewnie chciał, bo tam już niego Ricciardo z Australijczyka zatrudniono. Mówiło się o Renault, ale podobno Renault ma reaktywować do Formuły 1 Fernando Alonso. No i dzisiaj czytam, że być może ostatnia nadzieja Toto Wolf, czyli szef Przew Mercedesa, no niemiecki kierowca w Mercedesie, to tak jak niemiec, reprezentant Niemiec w Bayernie Monachium, e, może jednak się tak e, to e, skończy. I e, słuchajcie, przechodzimy, więc myślę, że fajne e, wały e, tygodnia. E, e, myślałem też o negatywnych wałach, ale to może przy innej okazji po, po, porozmawiamy o tym, co na Callum Kalum e, Hudson odoi który jest aresztowany. Znów mamy kolejnego piłkarza Premier League, który wpadł przez to, że w czasie izolacji no, mm, zaprosił. Dziewczynę, złą kobietę. Znaczy nie, 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 nie mówię, że złą, że to jej wina, bo to ona wezwała policję, na jakieś straszne zamieszanie. Pewnie za parę dni angielskie tabloidy nam całą prawdę mm, opowiedzą, co tam się wydarzyło w nocy y, w mieszkaniu piłkarza Chelsea. Ale zobaczcie, że po Kyle'u Walkerze, kolejny piłkarz, który się w ten sposób y, kompromituje, i y, 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 kończąc już tylko złałem y, tygodnia. Kto wygrał karton chipsów i do kogo on pojedzie? Otóż, poczekajcie, bo mam to tu na Twitterze. A mianowicie do internauty: Jakiego? Dominika dziubka. Wettel odchodzi z Ferrari po sezonie i być może kończy karierę Sainz w Ferrari. Sebastian Vettel może jednak odnajdzie się w Mercedesie. Szkoda by było, jakby on znów rywalizował z Fernando Alonso. Byłoby to, byłoby to ciekawe bardzo. Więc proszę o kontakt, żebyśmy mogli wysłać tam karton. Kran ci psików, słuchajcie. Ale jeszcze nie pałaszuję, bo chcę Wam dokończyć. Słuchajcie, no, dzisiejsza, w ogóle dzisiejsze włoskie media e, e, dużo piszą o obu Polakach z Napoli. Po pierwsze, La Repubblica pisze, że ten mityczny kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli już zaraz w tych dniach zostanie przedłużony. Zostanie tam e, Aurelio, Aurelio de Laurentiis, e, prezes, jednak wtryni tam tą klauzulę 100 milionów euro m, odstępnego, zobaczcie, życzę każdemu reprezentantowi Polski. No Lewy spokojnie taką mógłby mieć e, w najlepszych swoich czasach, e, natomiast przedłużenie tej umowy uczyni z Piotka Zielińskiego jednego z... Trzech, czterech najlepiej zarabiających piłkarzy Napoli według La Repubblica kontrakt ma być do lata 2024 z pensją 4,5 miliona brutto. Więcej tylko zarabiają K2, czyli Kali do Kuli Bali, w okolicach 5,5 6. Lorenzo Insignia i Idris Mertens, któremu kontrakt wygaśnie. Widziałem, że Romelu Lukaku namawia go na Intermediolan. Chce tam robić taką belgijską kolonię ze czterech piłkarzy i e, lada moment lada moment, ten kontrakt ma być przedłużony pamiętacie, że Gennaro Gatozo mówił, że sobie bez e, Piotra Zielińskiego nie wyobraża przyszłego sezonu e, Fabian Ruiz i on nietykalni to są filary jego e, Napoli, a z kolei Corriere dello Sport dzisiaj pisze, że Napoli jest w stanie obniżyć e, no, wysokie swoje oczekiwania za Arkadiusza Milika, żeby go sprzedać do Atletico Madrid, właśnie. Bo jak wiecie, cały czas są spekulacje, czy nawet rozmowy z Juventusem, ale no to jest rywal, skoro Mauricio Sari rzeczywiście chce Milika, bo widzi, że on by mu pasował do koncepcji. Oni już współpracowali, tak? Tam w Turynie uważają, że po prostu Milik. Pełniłby służebną rolę wobec Cristiano Ronaldo. To nie jest napastnik typu Mauro Icardi, na którego trzeba pracować. To on no, pełniłby trochę taką rolę wobec. Oprócz tego, że nie ma przeciwwskazań, żeby wykorzystał swoją wszechstronność i sam strzelał bramki, tak ale żeby dogrywał, żeby pracował jest bardziej drużynowym zawodnikiem byłby kimś takim, mógłby się stać kim Karim Benzema był dla Cristiano Ronaldo w Realu Madryt ale oczywiście tu będą ciężkie negocjacje mimo, że Milikowi wygasa kontrakt, no to tutaj pewnie Napoli Mówi się o 45 milionach euro, może trochę spuścić, 40, może 35 za piłkarza, któremu za rok wygasa kontrakt. A tutaj według Corriere dello Sport byle tylko poszedł do innej ligi minik, jeśli już mają go stracić, ta cena mogłaby spaść nawet do 25 milionów euro. To jest ciekawe. Hmm, hmm. I, i, I poniekąd zrozumiałe, tak? y, y, że nie chcą wzmacniać rywala, nawet jeśli oczywiście ktoś powie, y, taki Mauro Icardi, y, który też jest przymierzany do Juventusu za Gonzalo i Igualina, ktoś musi przyjść, y, y, jest obiektywnie lepszym napastnikiem, skuteczniejszym niż Milik i tak dalej, i tak dalej, ale Tutaj jeszcze z Sariemu e, musi on pasować do, m, do koncepcji. E, ciekawe, że e, ostatnio pisał jakiś dziennikarz włoski Francesco Opinii, e, że jest jedna, m, e, jedno zagrożenie, które, e, które może nie, nie zablokować ten transfer Milika do Juventusu. Oprócz tego, że oczywiście... Napoli nie jest skore wzmacniać e, głównego e, rywala, to taki, że chce Milika bardzo, Mauricio Sari. A tymczasem, jak napisał, opinii, e, jeśli Ju Juventus nie awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, Sari może wylecieć. Nikt mu tego nie wybaczy. E, pamiętajcie, że jest 0-1 do przerwy, 0-1 dla Olimpiku. Lyon, tak? Po tym meczu w Lyonie, po nim cała długa przerwa, ale jak już wiemy od Jean Michel Olasa dostał on jakiś sygnał z UEFA, że rewanż ten w Turynie jest planowany na 7 sierpnia dokończenie 1.8 finału. Oczywiście Olympique Lyon poszkodowany, bo nie gra Liga francuska. Włoska zobaczymy. Dzisiaj przyszła informacja, że żadne rozgrywki we Włoszech na pewno do 12 czerwca są niemożliwe, więc tej daty trzeba szukać później na powrót Serii więc tak znowu dużo czasu nie będzie. tak? Pograją dwa tygodnie i zaraz rewanż będą grali, no ale będą w innym trybie meczowym. tak? We Francji w ogóle nie ma żadnych rozgrywek, więc piłkarze Olympiku Lyon mogą co najwyżej trenować. Dla mnie jeszcze jest w ogóle ciekawe, czy do tego czasu w ogóle granice zostaną otwarte. Olimpi Lyon przyjedzie do Włoch na mecz i co? Nie wróci, bo będzie musiał najpierw odbyć dwutygodniową kwarantannę, potem wróci do Francji, tam będzie prze... piłkarze przechodzili dwutygodniową kwarantannę. No to się jeszcze musi zmienić, te granice muszą się jeszcze otworzyć. Ale wracając do Milika i do tego, co piszał włoskie gazety, ale także El Mundo Deportivo dzisiaj po raz kolejny pisze, że Diego Simeone mówi tak i podoba się Diego Simeone Arkadiusz Milik, czy i tu wraca to słowo, które pojawiało się też, kiedy były spekulacje na temat Hamu. pamiętacie? Wszechstronność. Wszechstronność. Bo naprawdę, to jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo dobry, jakoś mniej doceniany w Polsce niż na zewnątrz. Arek Milik to, że i w powietrzu, tak? I w rozegraniu, i przy starych fragmentach, i przy wykonywaniu rzutów wolnych. Oczywiście, że w takim Turynie, to no, ma kto wykorzystać. Rzuty wolne jest. Jest przede wszystkim Cristiano Ronaldo, jest Paulo Dybala, tak? I, 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 I pewnie tam by nie był pierwszy, ale mm, piszą, że e, piłkarsko bardzo się podoba Diego Simeone i daje światło na sprowadzenie e, Milika. Zwłaszcza jeśli byłaby taka promocyjna cena. 20, 25 milionów euro. Co prawda spekuluje się też, że szuka czy innego napastnika, czy jeszcze jednego napastnika. Po pierwsze z Atletico muszą odejść jego koszta: musi odejść kalinić, musi odejść saponić, ale to chyba nie będzie problem. I cały czas są spekulacje o Icardim, co raczej jest wykluczone. On się do, do, do transferu do. Mimo, że to rodak, tak, to do Hiszpanii nie szykuje. E, e, spekulacje są takie, że raczej może zostanie kolejny rok na wypożyczeniu w PSG Edison Cavani, który z PSG odchodzi definitywnie. I Aleksandr Lacazette, który jednak znów e, pewnie by kosztował spore e, pieniądze. I chcę Wam powiedzieć, że, albo tak, oczywiście, Milik e, patrząc. E, nawet jak odejdzie Diego Costa zostanie Alvaro Morata no to tak trochę z Moratą trochę podobni do siebie zawodnicy, ale gdyby jeszcze gdzieś odszedł Morata i gdyby na przykład z Milikiem przyszedł Edison Cavani i z nim stworzył taką parę to by było rzeczywiście ciekawe a propos, no oczywiście bo, 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 bo niektórzy z Was tu kwestionują czy on sobie poradzi w Hiszpanii defensywny styl gry Diego Simone. Defensywny, ale, i, ale gole trzeba strzelać. Tak? Napastnicy są potrzebni. Nie, nie, nie miał do nich Atletico szczęścia, tak jak w tych poprzednich latach, kiedy był nie wiem, Diego Forlan, czy Kun Aguero, czy Fernando Torres. Były momenty właśnie, kiedy Diego Costa, właśnie przed odejściem do, do Chelsea może, może miał lepszy okres. Potem to już nie było to Samo jest żołało Felix, zobaczcie, no, to nie jest drużyna, też nie róbmy z Atletico samych e, walczaków, nie róbmy Wimbledonu, takiego lega, lega, e, legendarnego crazy gangu, oczywiście oni mają charakter, ale to, jest, e, to, już, jest inna, e, to już jest inne Atletico, Madryt. Bolo poza kontrolą, a gdyby była możliwość i kluby by się dogadały, to francuskie kluby z Ligi Mistrzów grałyby sparingi z klubami z Lig Europy, u których ligi też są zamknięte. Ale jak to zrobić, skoro te ligi są zamknięte? Jak mają grać sparingi? Gdzieś no, PSZ chce wyjeżdżać do Kataru tak? i odbyć kwarantannę, a potem sobie już spokojnie z Kataru przylecieć. Tam, gdzie los im każe grać w ćwierćfinale czy półfinale Ligi Mistrzów. 2100 osób. Gadamy o Arku Miliku, czy by sobie potrafił poradzić w Atletico Madryt, a wierzę, że tak. Nawet jeśli na samym początku wpadnie w łapy profe Ortegi, pamiętacie te opowieści o tym fizjoterapeucie odpowiedzialnym za przygotowanie fizyczne tych, tych żołnierzy, tych hardkorowych żołnierzy Diego Simeone, że ci, co przychodzą do Atletico Madryt, to mają takie problemy, że wymiotują z, z, z wysiłku po po treningach. Dziękuję za wszystkie łapki w górze. 2100 osób. Dziękuję za wszystkie suby. Mateusz Kryczka, co to za autograf na piłce z Ligi Mistrzów Messi czy Ronaldo, o której mówimy? Tu jest podpisany Jerzy Dudek, też zwycięzca Ligi Mistrzów, ale tu jest rzeczywiście podpisany Ronaldo. O, i tu jest Ronaldo, ale gruby, gruby, znaczy gruby. Il fenomeno, tak? Prawdziwy yy, Ronaldo. Mam dwie takie piłeczki. Nie mogę się już doczekać, kiedy wróci Liga Mistrzów. Nie mogę się doczekać, kiedy wróci Ekstraklasa. Yy, widzicie tam yy, zegar. Yy, to tak tytułem wyjaśnienia. Yy, Piotr Palczewski. Dobry wieczór i pozdrowienia z Krakowa. Ja też bardzo serdecznie yy, pozdrawiam. Yy, Kuba football fan pisze Z Milikiem w Atletico może być różnie Spójrzmy na napastników tam grających Wiele się nie sprawdziło Simeone prezentuje specyficzny styl Taki João Felix poszedł tam I nie umie się odnaleźć Pie To jest ten pierwszy trudny, y trudny Okres y Jaki rodak Icardi z Argentyny Mówię o y Diego Simeone i Cardim. Obaj są z Argentyny Więc y miałem na myśli i Kardiego w znaczeniu nie że Rodak Milika tylko Rodak Diego Simeone ale się nie pali wcale żeby iść tam. Dawid w Atletico Arek musiałby rywalizować z Alvaro Morato. Uważam, że byłby w stanie wygrać ten pojedynek z byłym graczem Juve i Realu. Czy ja uważam Mm, no wiecie, Hiszpan Hiszpanii oczywiście, yy, a może by grali razem jednak, jak mówię yy, bardziej tak yy, z boku trochę byłby w biegającym yy, milik, trochę tak jak yy, uzupełnia się z Lorenzo Insigne w, w, w Napoli, kiedy są razem yy, na boisku yy, Justyna Pawiczak pisze, teraz tylko trzymać kciuki, żeby wszystkie nasze pomysły transferowe dla Arka skończyły się dla niego naprawdę korzystnie, znaczy Najbardziej korzystne będzie jednak odejście z Napolu i on odejdzie. Czy to będzie Juventus, czy to będzie. Um, sam nie wiem, słuchajcie, no, chyba bym mu życzył jednak Juventus. Słuchajcie, no, tam już jest Wojtek Szczęsny, tak? Tam jest naprawdę Paulo Dybala grać w drużynie, która, y, z, 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 no. Szansa na Mistrzostwo Włoch znacznie większa niż w Napoli. Liga Mistrzów, tak? Zobaczcie, że co prawda ma wrócić La Liga, ale gdyby nie wróciła Atletico Madryt poza e, Ligą Mistrzów. Stadion zgasł, więc ja też już gasnę i znikam, ale jeszcze M pisze tak... Tak wyobrażam sobie, że Brzęczek będzie selekcjonerem nawet 5 lat. Selekcjoner powinien mieć czas wykonywać pracę, wprowadzać swoje pomysły i za nie odpowiadać. Efekty zmiany trenerów mamy w Ekstraklasie. Ale drogi M, oczywiście, że trener powinien mieć czas wykonywać pracę, wprowadzać swoje pomysły, no ale już jakiś czas wprowadza, tak? Wprowadzał w Lidze Narodów, wprowadzał w eliminacjach, no i e, cud, że te eliminacje wygraliśmy, e, awansowaliśmy na pierwszym miejscu z grupy, natomiast tych pomysłów to ja za dużo e, nie widziałem. Oczywiście nie dyskredytuję wszystkiego, prawda? Arkadiusz Reca czy e, Sebastian Szymański czy Krystian Bielik, dopóki go nie, nie, do, nie dopadła kontuzja. To wszystko jest oczywiście na plus. Ostatnie mecze, ten z Izraelem, zwłaszcza też na plus, ale no. Bierzmy też pod uwagę no, wielkiego rozwoju e, odmiany jakiejś drużyny w porównaniu z tym, co prezentowała kadra nawałki. Nie widzę na plus, tak, e, raczej e, na minus. Nie mówię o mundialu w Rosji, ale mówię o Euro 2016, o tamtych eliminacjach Przemek Ząbczyński Panie Michale, wracaj Pan do misji futbol bo poziom spada Pozdro z Edynburga, ja również pozdrawiam Edynburg, nie, nie mówię że poziom spada, po prostu jest inna zupełnie misja futbol in, w innym rytmie yy, no nie ma mnie, więc po prostu nie może być taka sama yy, i, ale czy przez to jest nieciekawa, ja Dzisiaj obejrzałem z ciekawością, właśnie dowiedziałem się całej tej historii, e, kulisów tego, e, tej walki motoru z z Hutnikiem I jak mówię, ale już nie chcę tego ciągnąć, więc, więc łączenia są. Zobaczcie, jednak u nas była tylko nasza czwórka, albo no po prostu był zupełnie inny, inny program. Może jak kiedyś wrócę do misji futbol, co pewnie się któregoś dnia zdarzy, to może mi się uda namówić chłopaków, żebyśmy wrócili do tamtego rytmu. Luki football fan. Bo jest Kuba football fan, a jest też Luki football fan. Milik, kto niech wraca do tego Leverku ale najpierw niech się ogra w Augsburgu. No to e, to już się nie zdarzy, raczej. E, Marek Domitrz. Pisze, Morata się sprawdził w Atletiko, mimo że był do niczego w Chelsea. To może Milik by się sprawdził, jeżeli poprawiłby yy, skuteczność. Yy, Mateusz Munarczyk, wolałbym Milika w innym klubie bardziej kreatywnym typu Valencia, Sevilla, Juventus czy to Tenham. Polak jest bardzo kreatywną dziewiątką i lubi być pod grą. W Atletico ciężko ogranie piłką, choć zespół yy, dobry. No. Z tego też względu m, życzę Juventusu Turyn, bo, bo, bo wiadomo, że wtedy walczy o najwyższe cele i we Włoszech, i e, w Europie. E, Azapski VFL odnosi się do naszego zwycięzcy. E, wow, tygodnia. Nowy kontrakt Bayernu Monachium za 50 milionów euro kupili nowego kierowcę do autobusu. Wettel, najlepszy niemiecki kierowca. To by było. Yy, zabawny, na pewno Bayern byłoby stać. Mm, nie szaleje na, na rynku transferowym. Zobaczcie, jak zbija cenę za tego Liroja Sane. Coś nieprawdopodobnego. Co za przecena tego naprawdę świetnego, młodego. Przecież on ma ile? 24 e, lata. Jeszcze Pat Atletico gra defensywnie, dlatego chyba lepiej poszukać innego kierunku. Milik powinien iść do klubu, w którym się rozwinie i skupi na ataku, a nie na obronie. Felix tam poszedł i tego żałuje no, wiedział gdzie idzie Kamal, dajcie spokój z minikiem w Atletico, nie masz szans, aby tam zaistniał na podobnym poziomie co Napoli, nie masz szans najlepsze dla niego rozwiązanie to gra w klubach typu Roma Atalanta, Napoli ale jeśli go widzi trener jeśli go chce trener, tak jak, jak Sari, który już z nim pracował, któremu on pasuje do koncepcji, wie jak go wykorzystać to czemu nie, jak mówię, z jest tylko ten problem, że wiadomo, jak on długo w tym Juventusie będzie y, pracował. I to już wszystko, jeszcze Freak Frame 1, y, Milikan, Strzelanów, La Liga, nie ma szans się pokazać. Tam Polaków nie będą promować, jak mają setki własne.